Witajcie. Dzisiaj pochylimy się nad tematem paska napędowego w traktorku koszącym. Traktorek firmy McCulloch. Traktor ma prawie 10 lat. Pasek wygląda na oryginalny. Zaprezentujemy to, w jakim stanie jest ten pasek. Pasek napędowy. Przychodzi pasek do napędzania skrzynie. Mamy tutaj koła pasowe. Wygląda tutaj z drugiej strony, od strony silnika. Tam mamy sprzęgło, pasek jest założony na sprzęgło. On w tej chwili jest napięty, ale jeżeli wciśniemy hamulec, pasek się poluzuje. W tej chwili jest luźny. Zrzucimy go sobie tutaj kawałek, tak? Tylko po to, żeby pokazać może, w jakim on jest stanie. Pasek jest bardzo stary, co widać. Jest popękany. I przechodzimy do demontażu tego paska. W tym modelu akurat, żeby zdemontować ten pasek, musimy zacząć od demontażu sprzęgła. Może to pokażemy. Sprzęgło elektromagnetyczne, także ono jest, zespół roboczy jest włączany przez wciśnięcie, wyciśnięcie guzika, nie, bo przez dźwignię, tak jak to jest w innych modelach. I teraz już możemy ten pasek zdjąć z koła. Ok, teraz nam została już tylko ta tylna część. W tych nowych modelach, no myślę, że nie skłamię, jeżeli powiem, że dostęp do paska jest lepszy i wygodniejszy. Tutaj niestety trzeba troszeczkę się nagimnastykować, mimo tego, że pracujemy na podnośniku. Tutaj mamy jeszcze masę trawy, ale to bez obaw, to wszystko zostanie wyczyszczone. Na razie demontujemy. Doszliśmy do etapu, gdzie pasek nam został już tutaj tylko na skrzyni, tak naprawdę na napędzie skrzyni pod tym plastikowym wiatraczkiem. Tutaj z tyłu przez tunel wyrzutu trawy bez większych kłopotów powinniśmy ten pasek zdemontować. Ok, pasek mamy zdemontowany, teraz doskonale widać to, w jakim on jest stanie. Mamy takie liczne pęknięcia. No i tak praktycznie wygląda cały pasek. Traktor jeździł, chociaż właściciel maszyny zgłaszał, że problemy są z podjeżdżaniem na przykład pod górkę, jak wjeżdżał tym traktorem do garażu. Ten pasek najzwyczajniej w świecie musiał się po prostu uślizgiwać. Te pęknięcia to nie są wszystkie jego bolączki, on jest po prostu już też wytarty. Tutaj mamy nowy pasek, klasyczny pasek jednostronny, jednoklinowy. Są też w traktorkach, występują też w traktorkach paski takie, które mają dwa kliny na dwie strony. Jeszcze warto dopowiedzieć, że w tym traktorku też taki pasek występuje. Natomiast tamten pasek służy do napędu noży, całego układu tnącego. Montaż paska zaczynamy od przełożenia go przez ten wiatraczek, który jest na skrzyni, na przekładni napędowej. Mamy. Przykładamy pasek, układamy go najdobrze w tym kole pasowym z tamtej strony, a za chwilę przejdziemy tutaj o środek traktorka z tego miejsca, gdzie normalnie jest kosisko tnące, bo kosisko zostało wcześniej zdemontowane. No, teraz montujemy pasek na tych tylnych rolkach prowadzących. Oczywiście po zdemontowaniu paska sprawdzamy stan tych rolek, tak? Czy nie są pozacierane, czy nie stoją. Czasami mamy sytuację, gdzie one wręcz stoją. Wtedy montaż nowego paska jest bezsensowny ze względu po prostu na to, że ta rolka ten pasek zniszczy, wytrze. Ok, mamy pasek tutaj przełożony przez wentylator. Mamy pasek na tych dwóch rolkach prowadzących. Ważna jeszcze jedna rzecz, to jest blokada. Też ważna rzecz, żeby ten pasek dobrze tam ułożyć. Ona zapobiega spadaniu paska w momencie, kiedy wciskamy hamulec, ten pasek się luzuje, żeby po prostu nie został zrzucony z kół pasowych. Tutaj też ważne jest, bardzo ważne jest ułożenie tego paska. O ile tutaj z tyłu, no,
widzimy po prostu, jak ten pasek, no nie da się go raczej poprowadzić. O tyle z przodu już tam w tym miejscu przejdziemy sobie tam może. Istotny jest układ tego paska na wszystkich kołach pasowych, jak on powinien być poprowadzony. Tutaj warto sobie zrobić zdjęcie, jeżeli ten układ jest jakiś skomplikowany, złożony. Widziałem kiedyś traktorki, w których gdzieś na układzie tnącym była taka naklejka. Na naklejce był narysowany schemat, jak ten pasek jest ułożony na wszystkich kołach pasowych. Dosyć istotna rzecz, bo czasami tych rolek jest na tyle dużo, że możemy po prostu się pomylić, najzwyczajniej w świecie ten pasek założyć nieodpowiednio. Teraz tego sprzęgu zostało do montażu. To przechodzimy do montowania sprzęgła. Przykręcany jest od dołu śrubą, która wkręca się bezpośrednio w wał silnika. Może powiedz nam tak dla przypomnienia, dlaczego tak ważne jest, żeby najpierw tą śrubę wkręcić delikatnie palcami, a nie wkręcasz jej od razu wkrętarką. Żeby nie uszkodzić gwintu. To jest gwint w wale silnika, tak? To jest wał, który po prostu wychodzi, który napędza nam cały traktor, oddaje moc silnika, przenosi go na układ napędowy i na układ tnący. I co, wszystko? I wszystko.